Przed kamerą redakcji sportowej rzecznik LKS Elbląskiego Klubu Sportowego Mleks. Powiedziałem LKS i pierwsze pytanie to by było, dlaczego nastąpiła ta zmiana? Panie redaktorze, nastąpiła zmiana dlatego, że Ludowy Klub Sportowy już się nam, powiem krótko, przejadł. Uważamy, że ładnie brzmi Elbląski Klub Sportowy. Zresztą bardzo to przyjemnie przyjęło i władza miasta i mi się wydaje, że Elbląski Klub Sportowy odzwierciedla, bo wszelkie środki, które się zwracamy do władz o pomoc finansową, no to chyba to też ma jakąś znaczenie Elbląski Klub Sportowy. Zapytałem dlatego, że w jednym z komentarzy pod informacją o działalności Mleksera pojawiła się taka właśnie, takie zapytanie, dlaczego nazwa została zmieniona, już w tej chwili wiemy. No, ale Państwo chyba przyznacie, że Elbląski Klub Sportowy ładniej brzmi. Jak najbardziej. Gramy w drugiej lidze. W tej chwili jesteśmy na meczu z Pogonią Siedlce. Bardzo zacięte mecze, chociaż prowadzimy, jak się nie mylę, 1-0 czy 2-0 już. A kolejne mecze w tej chwili lecą. Jak to dzisiaj przewidujecie? To znaczy, bardzo by nam było miło, jakbyśmy wygrali ten mecz. Po pierwszej rundzie jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. W ogóle startuje w drugiej lidze 16 drużyn. Mamy nadzieję, że w składzie, który mamy dzisiaj, wzmocniony skład, który jest Kaproń z Kwidzyna pierwszej ligi, no udaje nam się rzeczywiście dobre wyniki osiągać i mamy nadzieję, że w przyszłości no, znajdziemy się w pierwszej ósemce, co pozwoli nam walczyć o pierwsze miejsce i walczyć o pierwszą ligę. Kto jeszcze w klubie trenuje, jeśli chodzi o młodzież? Macie dodatkowe jakieś sekcje tych dzieciaków, tego na Rybku, który później w przyszłości nas zastąpi tych... Tak, panie redaktorze, cieszymy się bardzo, że udało nam się stworzyć szkółkę, która trenuje dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy od godziny 16:30 do 18:00 w szkole muzycznej. I trenerem jest tych młodych, na Rybku młodego Mleksera, Wojtek Blazło, który jest również zawodnikiem drugiej ligi. Także cieszymy się, że takie jest zainteresowanie i uważam, że w przyszłości ten na Rybek może będzie zasilał na zespół. Tu przed chwilą rozmawiałem z prezydentem, który pojawił się również na meczu. Tak. Zapytałem go, czy Mlekser nie powinien grać swoich meczów w innej, lepszej, większej hali, bo widać, że jest spore zainteresowanie kibiców. To znaczy cieszymy się, panie redaktorze, że udało nam się przez rok czasu, bo dopiero jesteśmy troszeczkę dłużej jak rok nowym zarządem i media, które udało nam się przekonać do tenisa stołowego, przychodzi na mecz coraz więcej osób i to nas cieszy, bo tenis stołowy jest bardzo fajną dyscypliną i uważamy, że coraz więcej gremium i mieszkańców Elbląga będzie przychodzić. Rzeczywiście pan redaktor ma rację, że powinniśmy mieć większą salę do trybuny, żeby coraz więcej mogło obserwować. Tu na trybunach zauważyłem starych, powiedziałbym, wyżeraczy ping-ponga, tenisa stołowego. Widać, że oni żyją również tymi swoimi dawnymi sukcesami. Tak, panie redaktorze, cieszymy się również z tych właśnie odboi, że tak powiem, i tych starszych ludzi, którzy również biorą udział w turniejach. Najbliższy turniej, który organizujemy, bo trudno, żebym nie wspomniał, na przyszłą sobotę 20 października w hali na ulicy Kopernika, Kościuszki, przepraszam, do Kopernika, będzie turniej o puchar prezydenta miasta Elbląga. Serdecznie zapraszamy. Tam będą cztery kategorie. Pierwsza kategoria do 14 roku życia. Później weteranie 50+ i odboje Open. Także serdecznie zapraszamy. W każdym wieku ktoś może zabrać i zdobyć nagrodę. Czyli Elbląg ping-pongiem zaczyna żyć. Tak. No cieszę się bardzo, że udaje mi się przekonać i media, i społeczeństwo do tak pięknej dyscypliny, jak jest tenis stołowy. Dziękuję pięknie, a rozmawialiśmy z Mirosławem Kozłowskim, który jest rzecznikiem Elbląskiego Klubu Sportowego Mlekser. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.